Jestem już gotowy. Last time we spoke, you said that the next interview will be in Polish. It's our next interview. I didn't expect that you were coming. I mean, I thought they will send like, and it's only one journalist at Polsat. Gecze. Lekka ściągawka przyda się. Tobi. Dziękuję. Przepraszam, ale póki co mówię tylko trochę po polsku. A rozum? Czekaj. Po raz pierwszy witam Fejden w takim długim przemówieniu po polsku. Chyba jeszcze nie skończył. A rozumienie jest jeszcze trudniejsze. Chciałem dlatego go chciałem. Was tutaj zobaczyć was. Świetnie buduje napięcie, Witold Heinen. I love the word. Niesamowite? No. That's dopo dobrze at the end. Dopodobne. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne is this. I... Jedna moment. I... Ściągawka lekka. I tak go podziwiam, bo wierzę, tak, bo kilka tak, końcówek wybrnął. Takiej przemowy po polsku jeszcze nie słyszałem. Co czuć? Ale dam go komuś, kto wymyśli szalony przydomek dla mnie. Because I think I'm crazy, so don't szalony, bo uważam się za wariata. Nie wiem, nie jestem w dobrym nastroju do wygadów. Kiedyś gość nie przychodził na konferencję prasową, więc sam ją zacząłem. Mówię, jestem Witold Heinen. Co myśli pan o meczu? Mecz nie był taki zły. Nie ma pan lepszych pytań? Nie jestem do końca normalny. No. Yeah, it looks more like you're standing up and you're gonna like do shit. You're all like whoa, guys. You are the final thing, guys. You should smile. I want to tell. I feel tired, old, and stupid. Nie wiem, jak długa musi być podróż dla trenera Witala Heinena, żeby go zmęczyła, bo niesamowicie po prostu. Jemu nie robią po prostu testów antydopingowych. Dłuższe niż 20 godzin na pewno. Dobrze. Zapraszamy, proszę. Please sit down. You don't have anti-doping control, that's why. No, żółta kartka tutaj oczywiście. Witał Heinen podnosi ręki. Jest show. I to musi być. Mój błąd. Trenerze, Kubiak w jednym z wywiadów powiedział... O, to zawsze niebezpieczne, gdy Kubiak coś mówi. Robi się niebezpiecznie, Kubiak coś mówi. Ale trochę słabo grało, no. Co słabo? Please, Kubiak, go, Kubiak. Come, go. Okay. Please sit down, coach. I cannot... We were sitting for 30 hours. So please let me stand. Let me stand one time. Siedzieliśmy przez 30 godzin, więc postoję. Gości przyjeżdżają w każdym roku, żeby się spotkać. Trener Witał. Everything okay? Everything okay, coach. Widzimy, są humory. Musi sprawdzić trener Witał Heinen, czy Paweł Wojcki, członek sztabu, jest w dobrej formie. I can do an interview. Oh, that's very nice. So I have too much energy left, so maybe I can do interviews or something. To może ja zrobię teraz wywiady z tobą. No może nie dzisiaj. Coach, tell me, how is prepared? How Poland is prepared? But I also can ask a question. You do this. Maybe wait, I'll ask myself. How is Poland prepared? Okay, sit back. Okay, now I'll answer my own question. How is Poland prepared? W tych rozgrywkach. Pada? Nie pada, słuchajcie, zostaliśmy zaatakowani. Nasze studio zostało zaatakowane przez Michała Kubiaka i Witala Heinena właśnie takimi kostkami lodu przed chwilą tutaj. No to będzie łomot normalnie w tym hotelu. Który? Do you know about the results? Because we have small problem. Small big one. Because
Ella and Shalupa and Kuraj are positive. They should be tested again because of, you know, proof that it's positive for sure. But it means from this moment. No, it's not true. It's proszę bardzo, trener prosi o wywiad. Słucham, dlaczego? 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 Why? Yesterday, wczoraj, the cameraman had birthday. I promised him a shirt if we win, and I keep my word. Misiu, this is not for the people, it's for you. Please, your shirt. Mieszanka. I thought you would repeat my seven starting seven if you can remember it, but it was too difficult to remember. Komenda Kaczmarek, Fornal Bednosz, Kochanowski Kłos i Popiwka. Słyszeli Państwo egzamin zdany przed trenerem. People are not playing volleyball. I'm not a journalist. Me coach. Coach, you were a player before. A lot of you need some glasses that you put on your accreditation, or is someone from your staff, from the team that was joking from you? But I didn't see the glasses. I only saw the beard, and the beard was black. And I was like, yes, finally black hair, because I have only gray hair. So I would like to have some black hair, so that okay. And glasses, no, don't tell that. I have. Even at home with three children, my wife, I have the best eyes by far. I have bad ears, I don't hear anything anymore. But that you know as a journalist. You don't hear especially the critics. Yes, that's what I mean. My też byliśmy bardzo zdziwieni tym wyborem federacji. Dlatego, kiedy dowiedzieliśmy się, że Vital zostanie trenerem, weszliśmy w internet, zobaczyliśmy zdjęcie, mówimy, nie wygląd jest najważniejszy. Trener, ma dzisiaj urodziny, ale dopiero wieczorem wam pokażemy. Happy birthday. That's why. Co robicie? Plusujecie? Tak, plusujemy się. Zobaczyliśmy trenera i stwierdziliśmy, że złożyła sobie. Ja się mega cieszę, że dostałem szansę, że gdzieś tam trenera może nie zawiodłem i po prostu... I po prostu wygraliśmy 3-0. Też Fabian mógł... Closer. Fabian, was Fabian. Good? During the game you start to scream on him. Why? Vital się zmienił w ciągu roku? Nie wiem, chyba nie. Jest kompletnie taki sam, dokładnie taki sam. Identyczny, wspaniały i najlepszy. Ty to powiedziałeś. Bardzo dziękuję. Mówię cholera, no. Nie mogę psuć odbudowanej relacji z naszym trenerem. Vital ciągle narzeka i gada. Czemu Vital nie będzie miał większych pretensji? No na pewno w szatni wejdzie i będzie miał jakieś pretensje. Kto nie wierzy, że wejdzie, wierzy, że świetna robota. I trener i ganił, bardziej ganił, powiedziałbym. Bardziej ganił. Przeżywałeś trudne momenty. Vital jest człowiekiem, który wyciąga pomocną dłoń, czy tutaj trzeba sobie radzić sam ze sobą i z pomocą swoich kolegów? Słyszałeś, że mamy srebrny medal? Masakra, nie? Zostańmy przy tym. Chciałbym zobaczyć jego minę, jak wysiądzie w Polsce z samolotu i sprawdzi wynik tego meczu. Vital Heinen, co powiedział pierwszego, jak cię zobaczył? Nie wiem, chyba się ucieszył, że jestem. Chyba. Vital Heinen w Tokio niczym nas nie zaskoczy. Vital Heinen jest bardzo średnim trenerem. Nie, chyba mamy bardzo średniego trenera, muszę powiedzieć. Zdecydowanie. Very average coach. Yes, Sheikh, I'm waiting for the average and normal coach. That I'm waiting for now. Bardzo średniego trenera, który tak naprawdę nie wie, co robić i wszyscy robią, co chcą tutaj. Ja bym chciał, żeby w końcu coś się zaczęło dziać, bo nie wiem, no to jest tak totalna samowolka i ten średni trener w ogóle chyba nie ma co żadnego pomysłu na to, co ma się tutaj wydarzyć. Niby nie ocenia trener Heina, a jednak wychodzi na środek parkietu i mówi: dzisiaj trochę mniej błędów, trochę to lepiej, trochę tamto gorzej. Kiedy schodzicie z parkietu, to jednak bierze na bok i tu wytknie, tam wypomni, czyli niby nie, a jednak cały czas coś koryguje. No,
Myślę, że to jest cały Vital. No, tutaj myślę, że on się mocno hamuje, żeby tutaj tych uwag nie mówić więcej. Mamy świetnego trenera, który czasami naprawdę nóż się w kieszeni otwiera, jak się go słucha, ale... A my, trenerzy, przejdziemy się dookoła budynków. Sprawdzimy, czy w okolicy jest bezpiecznie. Jesteście teraz na lodzie. Jeżeli któryś z siatkarzy chciałby przygotować spotkanie, na przykład przeciwko Estonii, Kuba Kochanowski, proszę bardzo, zapraszamy do sztabu trenerskiego, bo chyba jednak lepiej, jakby to robił właśnie sztab trenerski. Jakby trener, ten, który ogląda choćby 15 spotkań, wie wszystko o rywalach, wie, co należy. Ale jakby co, to trener oczywiście zaprasza, jest gotowy. Po konferencji trenerów Heinen nie miał jak dojechać do hotelu. Pół żartem, pół serio żalił się na Twitterze. Długo udzielałem wywiadów. Jak skończyłem przed halą, busa z trenerami już nie było. Nie wiem, jak wrócić do hotelu. To ponad 15 kilometrów. Ktoś może poinformować moich siatkarzy, że się spóźnię na wideoanalizę? Hello! Hello! Today I don't talk. This is cool for Polsa. Today I don't talk. Yesterday I talk so much. Vidal, are you nervous a little bit? No. I talk with Feffi, that's make me nervous. Journalist. Yeah, today. Yeah. Trener Vital Heinen. In English. Trener Vital Heinen. Trener Vital Heinen z nami. Coach, few words about the game. I mean, first, you know, in Belgatov they were buying a very good middle blocker. It's really a guy with a big future. It's a bit too early to be here. Now he's a journalist. Yeah, I think he's a much better player. And you see, I'm very satisfied. That's all. Can you translate that? I never believe. I mean, please, can you go to Google Translate and make a translation? Because I'm not sure if you can do it. Nie, trener chciał powiedzieć, że prezesi bełchatowskiego klubu zrobili bardzo dobry, bardzo dobrze zrobili i że będą zadowoleni z tego ruchu. Obiecuję wam piwo. Jeśli pokonamy Niemców i zdobędziemy komplet punktów, znajdziecie mnie na zewnątrz, stawiającego piwo wszystkim kibicom. To wszystko, dziękuję. Wieczorem idziemy na imprezę? Tonight. Muszę płacić beer again. Okay. Yeah, again. They only drink beer. They are. How can you win so many games? They are. Pytanie techniczne do kamerzystów. Can you put a bit more color because my player's face need a bit more color? Trochę więcej koloru, bo moim kolegom tego potrzeba, ich twarzom tego I trzeba. I guarantee you, yesterday evening at 12 o'clock they looked better. Gwarantuję wam, wczoraj wieczorem wyglądali lepiej. Trener ma darmowe piwo, więc zaprasza do hotelu, stawia wszystkim tym, którzy zdecydują się tutaj pozostać. This time the fans. A panu, kibice chętnie postawią duże piwo. O nie, nie, gdyby wszyscy mi postawili, ja jestem pijany już po dwóch piwach, więc... Vital Heinen, jak na prawdziwego belgijskiego piłkarza przystało, stracił piłkę tuż przed linią pola karnego. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, 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 hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie.